Cześć, nazywam się Agnieszka Wróblewska, jestem Dynamics 365 Junior Consultant. Opowiem dziś, jak pokazać czat MS Teams na osi czasu powiązanego rekordu. Oś czasu znajduje się w pojedynczych rekordach Hensi, takich jak potencjalni klienci, kontakty lub konta. I pokazuje użytkownikom historię aktywności, jaka była z danym rekordem. Możemy tutaj podejrzeć na przykładzie potencjalnego klienta. Widzimy tutaj rozmowa telefoniczna, ale może tutaj się też znaleźć inne działanie, takie jak wiadomość e-mail, bądź spotkanie, informacja o spotkaniu. Jak wspomniałam wcześniej, możliwe jest też dodanie tutaj informacji na temat czatu Microsoft Teams. Aby to się stało, należy wejść w Centrum Administracyjne Rozwiązania Customer Service. W mapie serwisu należy odnaleźć opcję Współpraca i wchodzimy następnie w osadzony czat z użyciem aplikacji Teams i zaznaczamy w nim dwie opcje na tak, czyli włącz czaty w aplikacji Microsoft Teams w usłudze Dynamics 365 oraz pokaż czaty w aplikacji Teams na osi czasu połączonego rekordu. Po włączeniu tych dwóch opcji, zapisaniu, pojawi nam się w górnej wstążce ikonka odnośnie integracji czatów. Przechodzimy do Sales, do naszego potencjalnego klienta i wyślemy wiadomość Teams do pracownika na temat potencjalnego klienta. W tym celu należy wejść w ikonkę, otworzyć nowy czat, wybrać osobę i napisać wiadomość. Jeśli już jest to zrobione, klikamy w Rozpocznij czat. Pojawi nam się tutaj okienko czatu. Możemy pisać z Janem Kowalskim na temat naszego potencjalnego klienta, ale to nie wszystko. Ten czat zapisuje się też u nas nam w usłudze Microsoft Teams. Mamy tutaj treść wiadomości. Tutaj też możemy korespondować z Janem Kowalskim. Aby zobaczyć czat na osi czasu, że został zapisany, należy odświeżyć naszego potencjalnego klienta. I po tym wszystkim widzimy, że czat został dodany. Wiadomość została wysłana. Dziękuję za uwagę.